kochani, tutaj mi się nazbierało trochę już produktów takich pielęgnacyjnych, parę tam jest chyba z kolorówki i tutaj zaraz Wam przedstawię coś, niecoś powiem na ten temat, czy mi się sprawdziło, czy nie, także zapraszam do oglądania filmu. Tutaj pierwszy produkt to jest taki płyn do płukania ust. Aqua Fresh. O, coś takiego. Nie wiem, skąd nawet to było. Bo tu widzę, że jest etykieta już taka zamazana. Ten produkt, powiem szczerze, że spełnia swoje zadanie. Natomiast powiem szczerze, że są lepsze płyny do płukania jamy ustnej, także ja z tych innych płynów będę korzystała, tego już raczej nie zakupię. Kolejny płyn, kolejny produkt, to jest płyn tutaj do kąpieli, znaczy właściwie żel pod prysznic. Żel pod prysznic do mycia ciała i włosów. To była męska nuta. To mąż i syn używali tego płynu, także myślę, że byli zadowoleni z tego. Te płyny z tego Avonu są dość wydajne, mają ładne zapachy, także na pewno powtórzymy te zakupy. Następny płyn, kremowy żel pod prysznic, Coffee and Vanilla o zmysłowym zapachu kawy i wanilii. To jest marka Rossmanowska Isana, czyli na pewno był tani. Ten płyn, ten żel ja zużyłam w takim okresie zimowym, to wiadomo, że to jest taki fajny zapach otulający. O, teraz lepiej widać. Taki, ja lubię zapach wanilii, kawy, także na pewno jak będzie, to na pewno kupimy. Zresztą kupuję płyny z Isany, ponieważ nie są drogie. Tutaj jest kolejny płyn, żel. Czerwona, pomarańcza i szafran, żel pod prysznic 3 w 1, ciało, twarz oraz włosy. Nie będę czytała tej nazwy, bo nie potrafię, nie znam francuskiego. I to było dla mężczyzn, to było mój syn i mąż, oni razem zużywają produkty, które leżą w łazience z serii męskiej, ale też i zużywają serię damską. Następnie tu jest taki z Isany dezodorant wanilia, lody waniliowe w zasadzie. Niby jest napisane waniliowa, świeże 24H. Ja to kupiłam dlatego, że po prostu ja bardzo lubię wanilię. Natomiast powiem Wam szczerze, tu jest dezodorant zapewnia niezawodną ochronę przez cały dzień. Powiem Wam szczerze, że ja nie mogłam zużyć tego produktu, ponieważ naprawdę się troszeczkę światło odbija, widzę. Nie mogłam tego zużyć z tego względu, że no po prostu ten zapach był tak duszący i tak, nie wiem, no mimo że ja lubię wanilię, to ja go zużywałam, zużywałam, nie mogłam go zużyć i w końcu zużyłam go jako odświeżacz po prostu, jako zwykły odświeżacz. Kolejną rzeczą to jest nawilżający płyn micelarny do demakijażu, przepraszam, oczu, twarzy i ust, 5 w 1. Skutecznie oczyszcza, usuwa wodoodporny makijaż, długotrwale nawilża, dotlenia i energizuje. Skóra normalna i sucha. Powiem tak, ja lubię te płyny micelarne z Eveline i jak się jeden skończy, kupuję drugi, także one są fajne, wydajne i służą mojej skórze. Następnie antyperspirant z Garniera. No, działał, robił swoje. Ładny zapach, także na pewno jak będą jakieś promocje, to na pewno zakupię. Kolejny dezodorant z Be Beauty, czyli seria biedronkowa, ekstrakt z aloesu, antyperspirant spray.
48 godzin. Znaczy tak, powiem tak. Moim zdaniem one słabo działają. Słabo działają, natomiast one mają bardzo ładne zapachy i raczej to można stosować pod jakąś na przykład kulka taka, czy jakiś antyperspirant, który nie ma zapachu, a chce się czuć tę świeżość, to można stosować, myślę, te antyperspiranty, bo one są bardzo taniutkie, nie wiem, 4 złote czy jakoś tak, ale no, jeżeli chodzi o skuteczność, to tak, no myślę, że średnio. Kolejną rzeczą, ponownie antyperspirant Garnier Mineral i to jest kulka 48 godzin. One ładnie pachną, te dezodoranty, antyperspiranty. Natomiast te kulki z nich się tam mocno wylewa. Także nie wiem, ja ją kupiłam chyba w jakiejś tam promocji. I co jakiś czas je kupuję, natomiast żeby to były jakieś takie super produkty, sprawdzają się. Ja po prostu taka jest lepka skóra po tych antyperspirantach. No kolejny. O, widzicie, tu jest taka myszka, to dostałam od mojej, o, od mojej siostrzenicy. Taką myszkę mi zrobiła. Także tu sobie stoi. Tutaj te. To jest antyperspirant z serii, tu widzicie, nie? Z Ewy Chodakowskiej. I to jest naturalny dezodorant na bazie naturalnego ałunu z ekstraktem z nasion chia i kwiatu japońskiej wiśni. No jak mam być szczera, to te antyperspiranty, miałam ten jeszcze jeden chyba. Miałam, ale to już chyba go wyrzuciłam. W każdym razie te antyperspiranty u mnie się no nie bardzo sprawdzały. Nie bardzo się sprawdzały, mimo że ja nie mam jakiegoś większego problemu z potliwością. Natomiast no, mnie się nie sprawdzały. Na pewno nie zakupię drugi raz takiego antyperspirantu. I później oczywiście pasty do zębów, jak to pasty do zębów. Blenda Med czy The White Fresh. Dobra, myję zęby, odświeża. To miałam takie też próbki. Sensodyne. Ultra szybka ulga. Bardzo fajne są te pasty. Miałam ich mnóstwo, tych próbek. Dostałam je. No i oczywiście je zużyliśmy przez dłuższy okres czasu. Mieliśmy spokój z kupowaniem pasty do zębów. I tak samo tutaj, tu. Oral-B. Również miałam mnóstwo tych próbeczek, które zużyliśmy. Były fajne. Także polecam. Te próbeczki mieliśmy. O, tu jeszcze jest kolejna Sensodyne. To ta sama. I tu Oral-B, ale proodbudowa dziąseł i szkliwa. Naprawdę sprawdzały nam się te próbki i wszystkie te pasty. Polecam, są fajne. No, tu mam taki wielofunkcyjny płyn do miękkich soczewek kontaktowych. Ja noszę soczewki, także tych płynów zużywam. Ogólnie płynów, jakichkolwiek, zużywam bardzo dużo. Tutaj mam ten krem. To chyba gdzieś kiedyś w jakimś zakupach, jakimś holu pokazywałam, że kupiłam w Rossmanie. Christian Laurent czy Laurent, nie wiem jak to tam się czyta. Krem liftingujący 45+. Powiem tak, no zużyłam ten krem, on ładnie pachniał. Wydaje mi się, że tak, ładnie, ładnie pachniał. Czy kupię drugi raz? Myślę, że nie wiem, może jak będzie jakaś bardzo taka spora promocja, to może. Natomiast jeżeli będzie tak w tych cenach, jak oscyluje, to wolę coś dołożyć, kupić chyba coś lepszego albo wypróbować coś innego mniej więcej w tej podobnej cenie. On, że tak powiem, faktycznie, ja mam cerę taką mieszaną i faktycznie ta buzia mniej się świeciła. To na pewno. Krzywdy mi nie zrobił w każdym razie. Natomiast czy taki był bardzo liftingujący? No nie wiem, no ale też wiek robi swoje już, nie? Także już nie wymagajmy, że się wygładzę. Nie, no nie będę wymagać tego, że ja już nie wiadomo jak wygładzę. No, tutaj jest olejek z drzewa herbacianego. Tu akurat była firma, jakiś farma. Ja to miałam z apteki. Olejek herbaciany, to powiem tak,
To jest fajna rzecz. I stosuję olejki herbaciane. Muszę jako zakupić sobie kolejne, bo naprawdę, jeżeli mam jakieś zaczerwienienie, a często mam na buzi, ponieważ mam taką twarz bardzo podatną na takie różne zaczerwienienia, wystarczy, że dotknę go mojego psiaka, później na przykład już mi wychodzą czerwone plamy albo jakieś krostki. Od deszczu mam też czasami, jak deszcz mi na buzię spadnie, to również. Także powiem, że posmaruję sobie właśnie tym olejkiem, to naprawdę wycisza, łagodzi na drugi dzień, naprawdę są widoczne efekty. Tutaj kolejne, oto ja zawsze rozcinam i wyciągam ze środka, nie? Także tak już zawsze robię, bo tam jeszcze naprawdę mnóstwo zostaje produktu. I to jest Miss Sporty Summit. Tak, i tu jest produkt Miss Sporty. I to jest kolor 02 Medium. I to jest podkład matujący. Ja chyba byłam zadowolona z tego podkładu. Także zużyłam do wyrzucenia. Tu miałam taką maseczkę z Bielendy na dłonie. Zabieg odmładzający do dłoni i paznokci. Komfort plus witaminy B3 plus C plus E. No powiem szczerze, że taka miała w miarę ładny zapach, taki podobał mi się ten zapach. Natomiast zostawiłam tę maseczkę na dłoniach na całą noc. Ale tak, nie wiem, troszeczkę może były nawilżone te ręce, ale jakoś tak specjalnie mi ich nie zregenerowały, także myślę, że zwykły dobry krem działa lepiej. Natomiast nie zaszkodził mi. Był w miarę ok. Tu była maseczka na włosy sklepu Skin Garden. I to była taki czepek, w którym był taki płyn i to się zakładało na końcówki włosów i tam czekało się chyba 15 minut. I faktycznie po tych maseczkach, ja lubię te maseczki, po nich faktycznie te włosy są takie fajne. Widać, że takie troszeczkę jakby nawilżone. Także ja polecam te maseczki, bo często są takie okazje właśnie na tym sklepie Skin Garden, na tej stronie. Mają krótsze terminy i można sobie zakupić, także ja polecam. To miałam, o, złote ceramidy, to miałam do jakiegoś zamówienia dołożone. Mała próbka, także nic nie mogę powiedzieć, czy był dobry, czy nie. No. Tutaj zużyłam też taki zwykły lakier do paznokci Miss Sporty Candy Shine. No, takie drobinki były. O, ale fajnie on wyglądał na paznokciach. Powiem szczerze, że fajnie, także fajny, niedrogie, fajne. Tu mam takie balsamy, to są z Oriflame. Ja mam dużo takich balsamów przeróżnych zapachów, także one są bardzo wydajne. To jest takie malutkie pudełeczko, ale one są naprawdę bardzo wydajne. I one są, w zasadzie je stosuję na usta, natomiast też można je stosować na różne takie przesuszenia. Nawet jak ma się katar i nos jest taki czerwony, to naprawdę można sobie ten nos tym kremikiem, tym balsamem smarować i naprawdę przesuszenia schodzą, nos nie boli, także jestem zadowolona. Tutaj pomadka z Nivei, to taki balsam ochronny. On troszeczkę barwił usta no, tak różowo. No, a zostało mi tu jeszcze, o, zobaczcie. Bo to już chyba. On już chyba się zestarzał. Chyba już nie chciałam go używać. Rzuciłam do tego dęka, bo. No bo już pewnie długo, długo leżał. Także no, nie zużyłam. Ale to nie dlatego, że był niedobry, tylko dlatego, że po prostu za dużo mam tych balsamów do ust. I no, niektóre po prostu się starzeją. Także. Te balsamy raczej Nivei są dobre. Tu miałam też jakiś z FM. Oj, spadł mi. Muszę go podnieść. Ale dobrze, zaraz go podniosę. Natomiast na ten moment jeszcze mamy tutaj Vibo. Tu jest ten Million Dollar Lips Vibo. Nie wiem, w jakim to było
kolorku, jaki ten, ale to był taki fajny, metowa pomadka do ust z formułą długotrwałą. To był taki fiolet, taki ciemny fiolet, bardzo, ja lubię bardzo taki kolor. I naprawdę te pomadki są fajne, naprawdę są długotrwałe, trzymają się na ustach i naprawdę są fajne kolory, także. Ale ja już po prostu musiałam ją wyrzucić ze względu na to, że po prostu no już się zestarzała, już czas było ją, czas ją wyrzucić. O, tu jeszcze widzę, że jeszcze jedna na próbeczka. Tu miałam też taką próbkę, no to też było do tych zakupów ze Skin Garden kiedyś. No taki krem, to jest taki krem był dla dzieci chyba, czy taki bardzo lekki krem, taki nawilżający. Bardzo fajny ten kremik był, nawet dość, mimo taka mała, bardzo wydajny, bo niby taka mała próbeczka 10 ml, ale naprawdę troszeczkę nim smarowałam. No i tu jest też Liquid Camouflage, to jest ten Jumbo Applicator z Lovely. On naprawdę, tutaj nawet wyciągnęłam, żeby jeszcze wydobyć więcej tego produktu. Natomiast już na ten moment się nie da. Bardzo fajny korektor. Ja naprawdę polecam. Zresztą mnie chyba nie tylko ja, także jest fajny, mimo że ja tak za bardzo się aż nie maluję. Natomiast naprawdę jest godne polecenia. No i tutaj ta moja ostatnia, ta co mi uciekła, make-up z FM. I to był owocowy błyszczyk do ust. On był bardzo fajny, ładnie pachniał, natomiast, przepraszam, on mi się po prostu już zestarzał, dlatego już po prostu go wyrzucam, mimo że tam jeszcze produkt jest. Natomiast, no, jakby to powiedzieć, ze względu na to, że mam troszeczkę tych błyszczyków, tych pomadek do ust, do tego był ten COVID i no i po prostu no, nie używało się tyle produktów do ust ze względu na maseczki, dlatego też część takich produktów po prostu no jakby już się troszeczkę zestarzała i już nie chcę używać ich, bo to już nie jest komfortowe. No i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o te produkty zdękowane, pusta miska. Ja tutaj muszę ten śmietnik ten śmietnik muszę zaraz poukładać, znaczy poukładać, uprzątnąć, natomiast wyrzucić wszystko do śmietnika, do worka z plastikami i metalami razem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki, za naprawdę miłe słowa, jest mi naprawdę niezmiernie miło. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli macie ochotę, to proszę o łapkę w górę, o komentarz, o zasubskrybowanie mojego kanału. Idzie to troszeczkę ciężko. Natomiast, przepraszam, natomiast, no ja się nie dziwię, jestem, kanałów jest tyle, także no jest ciężki wybór. Natomiast jeżeli macie ochotę, jeżeli Wam się podoba to, co przedstawiam, wiadomo, że nie jest to jakieś profesjonalne, jest to naprawdę lajtowe, bo ja jestem lajkiem, ale też te filmy są takie lajtowe, na luziku, bez spiny. Także jeżeli macie ochotę mnie dalej oglądać, to ja bardzo serdecznie zapraszam i proszę o te subskrypcje. No i chyba tyle, bo się już troszeczkę zakręciłam. Dziękuję pięknie i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!